Historia dla mutantów, krzyżacki najazd na kalisz. Działo się to w zamieszłych czasach, a bardziej dokładnie w 1331 roku, tak jakoś we wrześniu. W zasadzie w pierwszej połowie września, a konkretnie 12. Jak wiadomo, Niemcy lubią bardzo wrzesień. Pewnie dlatego, że akurat w tym czasie na liście top ten królowa piosenka niejakiego odtona von Lutterberga. Jak napadać, to tylko we wrześniu. Odto niespokrewniony ani z Martinem Lutherem Kingiem, ani z Martinem Luterem i generalnie wkurzony lekko na króla naszego władka Eł, za jego harce z Litwinami po zakonnej ziemi, nie wytrzymał, najadł się napił, odprężył dziewkę jakąś bała, mucił, po czym kazał sobie zbroję błyszczącą nakładać. Błysk zbroi uzyskiwano dzięki paście polerskiej Błysk, po niemiecku Blitz, a stąd do Blitzkriegu już dwa kroki. Wykonawszy wcześniej podane czynności, Otto wysłał kilka SMS-ów, w tym dwa bezpłatne, i już po chwili miał do dyspozycji kwiat rycerstwa w habitach. A konkretnie 200. Nie, 201, bo przybył też przyszły wielki mistrz, the great master, Dietrich von Altenburg. On co prawda SMS-a nie dostał, ale spać nie mógł i się stale szwendał po dziedzińcu. Otto stwierdził jednak, że 200, a nawet 201 to żadna siła. Nawet coś podobno mruczał pod przyłbicą, że to arsz, a nie armę, Kazał więc bić w dzwony, lauten po ich niemu. Nie wiem czemu, ale bicie, a szczególnie w dzwony, bardzo pomagało. Nowi też pomogło, bo już po kwadransie Wiertelstunde miał pod swoją komendą dwa tysiące ciężkiej kawalerii, ritter mit tarcza und kuń oraz pięć tysięcy lekkiej jazdy, ritter und kuń. i piechoty, infanterie lub pantofel and Trip. 12 września 1331 roku, z tymi siłami, Otto von Luterberg wlazł do Wisły i niestety nie utonął. Już będąc po kolana w wodzie wysłał wieści do Janka Luksemburskiego, fan radia Luksemburg. Hopie, ty w kulki nie leć, tylko 21 masz być pod Kaliszem. Tak napisał atramentem sympatycznym i to był błąd bowiem Janek L, zwany też ślepym, drukowanego już nie mógł przeczytać, a co dopiero niewidocznego. Białą więc kartkę wywalił do kosza, początki recyklingu i poszedł spać. I próżno go było później szukać pod kaliszem. Otto von Lutherberg pognał ku kaliszowi, jakby włączył do palacza. Najsampierw wesoła kompania zakonna podzieliła się na dwie grupy. Pierwsza nawiedziła Łęczycę, gdzie raczyła oblegać zamek. Władek od odsieczą nie zdążył, więc to wraz z kolegami bardzo popsuli zamek. Na tyle, że klucz już się nie przekręcał. Dopiero Kazik długo naprawił. Następnie udali się do kościoła, aby pomodlić się, gdyż byli praktykującymi katolikami. Tam doszło do przypadkowego zapruszenia ognia. Jaki Günther von Brandstifter? Przez przypadek podpalając papierosa odrzucił zapaloną pochodnię na stertę drewnianych desek i kłopot gotowy. Żegnani przez rozentuzjazmowany tłum Łęczycan, którzy na drogę obdarowali ich dobrem wszelakim, Towarami luksusowymi, złotem, srebrem i biżuterią niekiedy darowywaną wraz z uszami i palcami udali się do szatku. Jednocześnie druga grupa wpadła na chwilę do Uniejowa. Podobnie jak grupa pierwsza troszkę popsuli zabudowania Uniejowa i podobnie jak koledzy zaglądnęli do kościoła w celu modlitewnym. I cóż za niefart. Brat Gintera von Schliftera, nijaki Herman, też tak jakoś nieopatrznie odłożył pochodnie na worek z siarką. Niestety. Straż nie zdążyła. W podzięce za wizytę ludność tubylcza obdarowała przesympatycznych rycerzy złotem, srebrem, sukniami, końmi, szatami i ozdobami. Wybaczyła im też pohańbienie kobiet i panien, biorąc to za działanie pod wpływem alkoholu. Chłopcy, rozochoceni miłym przyjęciem i pożegnaniem, postanowili odwiedzić sąsiadujący z unijowym spicimierz. I pomimo lekkiego oporu jego prywatnego właściciela, niejakiego Pawła O., który twierdził, że dopiero co kupił Spicimierz i jeszcze nawet posprzątać nie zdążył, nawiedzili go tłumnie. Poczęstowali go na przeprosiny papieroskiem i znów nieopatrznie Herman von Brandstifter gdzieś zapodział 30 zapalonych pochodni. No i Spicimierz też się popsuł. Szadek z drewnianą zabudową nie oparł się nałogowi tytoniowemu Gintera von Brandstiftera drewniana fara, dzwonnica i plebania długo jeszcze oświetlały okoliczne miejscowości z Wielką wsią w szczególności otto von Lutherberg, zawiedziony nikłym zainteresowaniem ich wizytą w szatku postanowił turystycznie odwiedzić sierac ku zdziwieniu Ottona i zażenowaniu Gintera sieraz okazał się także warownią drewnianą ale cóż było robić służba nie drużba z zapisków niejakiego sienkiewicza henryka który w onych czasach ukrywał się w krzakach z notatnikiem przełożony dominikanów niejaki mikołaj próbował namówić gintera na rzucenie palenia i kurację odwykową w postaci plastrów nikoret. niestety robił to przez komtura elbląskiego i wielkiego szpitalnika musiał mieć kilka kondygnacji. hermana von oettingena a ten nie umiejąc korzystać z tłumacza online powtarzał tylko NEPREST, co w języku tych, co nadziali świętego Wojciecha oznaczało nie rozumiem. Tak więc zanim Mikołaj wytłumaczył o co biega, Ginter zdążył już połazić z pochodnią po warowni. Nic dziwnego, że ostatnie słowa Mikołaja, i ty mnie też ciulu, zagłuszył czas gorącego ognia. Całe rozradowane towarzystwo przez harłupię małą, poszła z dymem, udali się do warty, która zupełnie przypadkiem leży nad wartą, która to z kolei warta przez wartę, nie przepływa. A że warcianie warty nie wystawili, to i krzyżacy mogli miłą niespodziankę sprawić. Pojedli, popalili, pogwałcili i pojechali. Cztery razy P. I tak dojechali na dziewiąty dzień do Kalisza. Tyle samo idzie list z Malborka do Kalisza obecnie, zapruszając ogień w okolicznych wsiach i miasteczkach, między innymi w Koźminku. Pod Kaliszem obydwie grupy przywitały się serdecznie. Otto von Lutherberg przez trzy dni wypatrywał Janka Luksemburczyka. Aż w końcu ktoś mu potług lornetkę. Był to Dietrich von Altenburg, który miał już dość tej wycieczki i dwudniowego wystawania pod kaliszem. Kaliszanie postąpili bowiem wbrew regułom gościnności i nie wpuścili krzyżackiej ekipy turystycznej do grodu. Krzyżacy nie wyposażeni w namioty i karimaty poskładali nędznawe szałasy na łąkach nad rzeką prosną. I nawet rzeka wykazała brak gościnności, bo wylała. Sami wiecie, jak trudno jest pływać w zbroi. Za to łatwo jest nurkować. I tak 40 rycerzy przystąpiło do pierwszej lekcji nurkowania na poziomie zaawansowanym. Wtedy to padł rekord wpisany do księgi Guinnessa w długości przebywania pod wodą bez oddychania. Rekord ten wynosi 679 lat i z każdym rokiem się powiększa. Zniechęceni i przemarznięci postanowili wrócić do domu. Niestety, droga powrotna, jak w mordę strzelił, wypadała im przez płowce. A był to 27 września 1331 roku. Ale to już inna historia.